Coraz częściej myślę o tym, aby kupić sobie kampera, czytaj samochód kempingowy i ruszyć w świat. Oczywiście w kamperze na najwyższej półce musi stać prawdziwy Oskar. No nie wiem, czy podoba mi się ten pomysł, drogi panie dyrektorze. Oczywiście, jeżeli już będzie w kalendarzu i w życiu emeryturę. Takie plany, a plany, pani Jolu, trzeba mieć. A plany na dzisiejszy program są takie. Porozmawiamy o Oskarach. Naszymi gośćmi będą też jurorzy ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza i na koniec nieco sentymentalna podróż muzyczna. Paweł Zagaj, Sebastian Pieszkalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Ruszamy. English News Flash. Ladies and gentlemen, this time in the program, we will talk about the Oscars. A guest will be also the jurors of the Tadeusz Różewicz General Competition in Poland. We will return musically to the show three times Różewicz. Stay tuned! Nie jesteśmy w kamperze, tylko w studiu programu Kultura ma głos. I jest z nami obiecująca młoda kobieta. Nie na rauszu. Marta Renik, Kinopasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, dzisiaj ze statuetką Oscara. Bo cóż to była za noc? Cóż to była za noc? Z niedzieli 25 na 26 kwietnia odbyła się 93. ceremonia rozdania Oscarów wręczanych przez Akademię Filmową. Film Nomadland, który mieliśmy okazję oglądać 19 marca na naszym ekranie na pokazach przedpremierowych. Udało nam się. Zdobył w trzech kategoriach nagrodę: za najlepszy film, za najlepszą aktorkę pierwszoplanową oraz za najlepszego reżysera. Dodam również, że film zdobył Złote Globy za najlepszy film, za najlepszą reżyserię. Także naprawdę warto ten film obejrzeć. A mamy tutaj historię 60-letniej Fern, która w wyniku recesji straciła cały swój dotychczasowy dobytek, ale nie myśląc wiele, postanowiła całkowicie zmienić swoje życie, pakuje się do vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka. Produkcja to film drogi, który pokazuje z manierą filmu dokumentalnego ubogie rejony Stanów Zjednoczonych. Nomadland przedstawia historię prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami naszej bohaterki Fern podczas jej rozległych podróży i, cytując naszą bohaterkę, nie jestem bezdomna, jestem bez domu. Czyli co, teraz obejrzymy zwiastun filmu? Tak, bo to niezwykły film. Film tak naprawdę, w którym nic się nie dzieje, a dzieje się tak wiele. To dobrze, że mieliśmy okazję obejrzeć ten film i obiecujemy, pani Marto, że jak tylko będziemy mogli zaprosić kinomanów do nas, do Kina Pasja, to do tego filmu powrócimy. Wrócimy na pewno. A teraz zachęta do obejrzenia właśnie tego niezwykłego filmu. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom said that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Welcome to Badland Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Bigger. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. One of the things I love most about this life
is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Drugi film obsypany nagrodami, który również mogliśmy oglądać w kinie Pasja, Obiecująca młoda kobieta. Obiecująca młoda kobieta, najlepszy scenariusz oryginalny. Jest to porywająca czarna komedia, zabawna historia o kobiecej mocy i zemście. Także zapowiada się ciekawie. Film oglądaliśmy również u nas na naszym ekranie w okresie premierowym. Na pewno do niego powrócimy, możemy to obiecać, nie tylko młodym kobietom. Historia niby prosta, ale jednak coś nie jest. Wszyscy mówili, że Cassie była obiecującą młodą kobietą, dopóki coś tajemniczego nie wydarzyło się w jej przeszłości i zburzyło wszystkie jej życiowe plany. Jest niesamowicie inteligentna, kusząco przebiegła, a nocą prowadzi sekretne, podwójne życie. Tutaj widzimy zapożyczenia z komedii romantycznych, z thrillerów. Wszystko to po to, żeby stworzyć swojego rodzaju inteligentną, czarną komedię, która balansuje między zabawą a niepokojem, bo nasza bohaterka Cassie chce wychować mężczyzn. To teraz, pani Marto, obejrzmy zajawkę filmu o obiecującej młodej kobiecie, albo inaczej kobiecej mocy i zemście. Whisper something. Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. It was a perverted thing to say. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay, hey, you're silent. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? One, two, three, four. I thought we had a connection. Okay. How old am I? What are my hobbies? What's my name? Sorry, maybe that one's too hard. Cassandra? We were in class together at Forest. You would have been a great doctor. What happened? I left under unusual circumstances. You remember what happened, right? Why I dropped out. I'm not the only one who didn't believe it. We get accusations like this all the time. Who needs brains? They never did a girl any good. I'm so sorry I didn't go with her. You gotta let it go. What are you gonna do? I don't know. Why do you guys have to ruin everything? We were kids. If I hear that one more time, I have to give him the benefit of the doubt. I was hoping you'd feel differently by now. It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it. Oglądając zajawkę tego filmu, pani Jola powiedziała, to teraz dyrektor na rauszu. Nie. Film na rauszu. Taki bałmocik to był. Kolejny wspaniały film, który również mieliśmy okazję obejrzeć w kinie Pasja, do którego chętnie powrócimy na rauszu. Tak.
tak, film zdobył Oscara za najlepszy film międzynarodowy i jest to zdecydowanie film, który zasługuje na pełną uwagę widzów. Graliśmy go u nas na pokazach przedpremierowych i obiecujemy, że wrócimy, bo film dotyka bardzo poważnego problemu, ale nie moralizuje. Widzimy tutaj historię nauczycieli, którzy postanawiają eksperymentować z alkoholem. Ma on poprawić rzekomo ich jakość życia, wprowadzając ich w systematyczne stany niewielkiego upojenia alkoholowego. Jednak dość szybko ich zabawa i niewinna gra i ten niewinny eksperyment przechodzą w niebezpieczne uzależnienie. Jest to temat trudny, ale reżyser przedstawia go w sposób humorystyczny i tak naprawdę pozwala widzowi się pośmiać, ale z drugiej strony skłania nas do takiej nieco głębszej refleksji. Twórcy filmu z jednej strony krytykują kulturę przesiąkniętą alkoholem, ale z drugiej podkreślają dyskretny urok tego pijaństwa, a sam reżyser określa swój film jako hołd dla życia, a nie dla picia. To jest tak naprawdę gorzki film i jeszcze ten finał, nie będziemy zdradzać, naprawdę, drodzy państwo, ten film po prostu trzeba zobaczyć. To jest bardzo dobre, mocne kino. Ostatnia scena pozostanie w moich myślach, w mojej głowie na zawsze, bo ta ostatnia scena to prawdziwe mistrzostwo świata, żeby nie powiedzieć Oscar. A jeszcze teraz też doczytałam, jak dramatyczna historia towarzyszyła w ogóle powstaniu tego filmu. To odsyłam państwa do... Nie będę zdradzać, ale naprawdę to jest bardzo dramatyczna historia. Tak. Film będzie miał premierę w maju i na pewno będziecie państwo mogli obejrzeć go w naszym kinie. Zanim będzie zwiastun, to ja tylko dodam, drodzy państwo, tutaj obecni w studiu, zobaczcie, jaka to by była u nas piękna noc oscarowa filmowa. Na Rauszu, obiecująca młoda kobieta i Nomadland. Miejmy nadzieję, że nam się uda to zrealizować jeszcze w maju. Oczywiście mamy taką nadzieję, tym bardziej, że przed nami na biurku, co widać na zdjęciach, Oscar. Kina Pasja. Oglądamy zwiastun. Afhældning, daglig indtagelse af alkohol, ja. Tilstræbt konstant niveau på en halv promille. Med henblik på indsamling af evidens, ja. Psykologiske og psykoretoriske følgevirkninger samt undersøgelse af forøget social og faglig udvikling. Ja, det er kun i arbejdstiden, vi drikker, ikke? Men det er jo ligesom Hemingway. Vi drikker ikke efter 8 og ikke i weekend. Hey, klar! Rejser! Det er godt nok langt, siden jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der. Og måske endda lidt højere. Så vi skifter gear. Er I fulde? Nej, det er vi ikke. Forklare dig for børnene, hvad som er hent. Jeg bliver lidt fuld i morgen. Jeg har hele tiden synes, det var fint, at I eksperimenterede alt muligt, men det her, det er ondt. Jeg går ikke ud fra, at der er nogen her, der har et problem, jeg skal vide noget om.
śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące odmrażania kultury, jest wielka nadzieja, że w maju ruszą kina. I powiedz, Marta, co nas czeka, jeżeli faktycznie po majówce będziemy mogli do naszej sali widowiskowej zaprosić gości, widzów. Bardzo na to czekamy. Nie możemy się już doczekać. Myślę, że zapowiada się ciekawie, bo tutaj z naszych planów rodzi nam się bardzo różnorodny repertuar. Premierę będzie miał film Ojciec z oscarową rolą Hopkinsa. Premierę będzie miał film Minari z Oscar, gdzie był za drugoplanową rolę. Wrócimy do Nomadlandu, wrócimy do filmu Na Rauszu. Również do kin wejdzie polski thriller Wolka. Dla najmłodszych pojawia się Raja i Ostatni Smok, produkcja Disneya. Na pewno wrócimy do oscarowego Co w duszy gra. Tutaj planowana jest również premiera filmu Cruella, Krudowie, ale wrócimy również do naszego DKF-u. Wrócimy do naszych niedzielnych poranków filmowych z warsztatami. Także proszę Państwa, będzie się działo. Obiecujemy. Nie możemy się doczekać. Tak, słuchacze pytają, a co z Bondem? I co dla dzieci? James Bond jakoś ukrył się przed COVID-em. Wrócił na noże, ale mam nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normalności i będziemy mogli spotykać się na naszej sali widowiskowej i wspólnie przeżywać emocje przy dobrym filmie. Chociaż w reżimie sanitarnym, ale bardzo byśmy chcieli zaprosić Państwa do nas. Czyli do kina Pasja. Naszym gościem była szefowa tegoż kina Marta Renik. Zapraszamy. Hello everyone. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie rozmów o i w języku angielskim w programie Kultura ma głos. Ponieważ dzisiaj prawie spóźniłem się z nagraniem tego odcinka, porozmawiamy o spóźnianiu się, a właściwie o tym, w jaki sposób za owo spóźnienie należy przeprosić. Żeby mówić po angielsku o spóźnieniu, używamy odpowiedniej formy wyrażenia be late, czyli dosłownie być późno. Late to przymiotnik, a nie rzeczownik. Nie przetłumaczymy go więc jako spóźnienie, a jako późno. Aby przeprosić za owo nieszczęsne spóźnienie, mamy dwie możliwości. Pierwsza, najpowszechniejsza i najprostsza, to wyrażenia sorry I'm late. Jest to skrócona forma zwrotu sorry that I'm late. Przepraszam, że jestem spóźniony. Która jednak zupełnie wystarczy, jak wiemy w angielskim słówko that, że bardzo często jest pomijane i w tym wypadku tak właśnie jest. Druga możliwość to dosłowne przetłumaczenie polskiego przepraszam za spóźnienie, przy czym musimy pamiętać, że spóźnienie to nie to samo late, jak wspomnieliśmy, słowo to oznacza późno, lecz bycie spóźnionym, czyli being late. Ok, poprawnym zwrotem jest zatem sorry for being late. Przykładowo, moja córka usprawiedliwiająca się przed moją żoną powinna powiedzieć tak. Sorry I'm late, but my bike has disappeared somewhere and I had to report it to the police. Przepraszam za spóźnienie, ale mój rower gdzieś zniknął i musiałam to zgłosić na policję. Albo, sorry for being late, someone played a prank on me and painted my scooter pink. It took me half an hour to wash it off. Przepraszam za spóźnienie, ktoś zrobił mi kawę i pomalował mi hulajnogę na różowo. Pół godziny zmywałam farbę, choć jak znam Olgę, pewnie będę się ucieszyła z różowej hulajnogi. Okej, okay. Następnym razem porozmawiamy o myśleniu lub o myśleniu, że się myśli, albo jakoś tak. Myślałem o czymś, ale właśnie mi wyleciała myśl z głowy. Okej. Okay. Pozdrawiając serdecznie, kłaniam się Państwu nisko. Dominik Żulicki, profe Studio Radomsko. Do usłyszenia się z Państwem wkrótce. W naszym studiu panowie Dominik Mironiuk, Grzegorz Kwieciński i Krzysztof Zygma, czyli jurorzy ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza. Wyniki już znamy, ale panowie, ja mam takie pytanie do was, bo wszyscy jesteście aktorami, reżyserami. Obchodzimy rok
Tadeusza Różewicza. To jest dobry moment chyba, żeby o Tadeuszu Różewiczu przypomnieć, bo jak tak od kilku lat przeglądam sobie różne repertuary, czy to teatrów, czy nie wiem, filmy, które są teraz kręcone, Różewicz tak nie do końca chyba jest przypominany w sposób taki, w jaki być przypominany powinien. Czy to jest dobry moment, żeby sobie o Różewiczu przypomnieć? Panie Grzegorzu. Ja sądzę, że każdy moment jest dobry na to, żeby sobie o Różewiczu przypomnieć, a w szczególności rok Różewicza jest takim pretekstem dosyć istotnym. Przecież Różewicz, wydaje mi się, oczekuje na nowe interpretacje choćby swoich dramatów. To warto byłoby zobaczyć w realizacjach młodych reżyserów choćby Kartotekę, choćby jego inne rzeczy, takie jak Stara kobieta wyzioduje. Kiedyś emocjonowaliśmy się inscenizacjami robionymi przez Kazimierza Brauna na przykład w Lubelskim Teatrze imienia Juliusza Osterwy. Dzisiaj warto do tych tekstów powrócić, bo one są współczesne. Po prostu mówią o naszej kondycji, o naszej rzeczywistości. To jest jedna sprawa, to są teksty dramatyczne, ale także jego poezja, głęboka, nawiązująca do przeżyć, do traumy, co prawda wojennej, ale teraz jest też trauma, trauma pandemiczna i to wszystko, o czym pisał i jak pisał Różewicz, wydaje się być niesamowicie aktualne. Panie Dominiku, jest pan młodym aktorem, obsypywanym nagrodami ostatnio. Bardzo szczególnie gratuluję nagrody na głównej nagrody aktorskiej na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, bo to dla aktora naprawdę prestiżowe wyróżnienie. Ale dyplom z Różewicza to chyba jest rzadkość w szkołach aktorskich. To dosyć śmieszne, bo wiem, że że pani akurat powiedziała dyplom z Różewicza, bo wiem, że w mojej szkole parę lat przed tym, jak przyszedłem, to powstał... Ale to jest ewenement. To rzeczywiście jest ewenement. Ja sam nie pracowałem nigdy nad Różewiczem, ale druga grupa na moim roku rzeczywiście z Ireneuszem Czopem na drugim roku pracowała nad scenami z Białego Małżeństwa i ze Świadkowie, czyli Nasza Mała Stabilizacja. I rzeczywiście, jak oglądałem ten egzamin, to jest takie bogactwo treści i takich możliwości inscenizacyjnych i tego, żeby jednocześnie pobawić się w teatr, ale przekazać coś ważnego, że myślę, że naprawdę warto do tego sięgać, bo to ważne i istotne w naszej kulturze i dobrze, że ten festiwal się odbywa również i że nie tylko młodzi ludzie sięgają po Różewicza, ale budujące jest to, że podczas tego festiwalu również mieliśmy spore grono osób dorosłych, gdzie tak naprawdę bycie recytatorem czy występowanie przed publicznością i prezentowanie prozy wiersza nie jest, myślę, tak łatwe dla dorosłej osoby, że jednak im człowiek starszy, to może się bardziej kryguje i to bardziej młode osoby jakby podchodzą do startowania w takich konkursach, ale to jest bardzo budujące, że dzisiaj mieliśmy taką możliwość zobaczenia całego spektrum tych ludzi, którzy prezentują właśnie twórczość Różewicza, do której, myślę, bardzo warto wracać. I tak przeszliśmy do konkursu. Panie dyrektorze, to był pana pomysł, żeby konkurs w tej formie, w formie ogólnopolskiej zorganizować. Wiem, że Tadeusz Różewicz to jest bardzo panu bliski sercu poeta. Odkrył pan tę poezję na nowo? Za każdym razem, czytając teksty Tadeusza Różewicza, odkrywamy jego pisanie na nowo. Bo tak jak powiedział wcześniej Grzegorz, to są teksty ponadczasowe. One zawierają tyle emocji, one zawierają tyle spraw dnia codziennego w sobie, że jak będziemy czytać Różewicza za 10-20 lat, on cały czas będzie aktualny. Zawahałem się, czy powiedzieć stety, czy niestety, ale będzie aktualny. Tak, pomysłem było, aby na stulecie urodzin mistrza Tadeusza Różewicza zorganizować taki konkurs, ale nie był to mój pomysł, aby konkurs odbywał się online. No tak, tak. No to do tego to zmusiła niestety, nas sytuacja. To tak. Do tego zmusiła nas sytuacja, ale bardzo cieszę się, że ponad 50 osób z Radomska, spoza Radomska, tak naprawdę z wielu miejscowości z Polski przysłało swoje produkcje. Zdecydowało się, aby
po pierwsze wybrać tekst i fragment prozy i wiersz mistrza Tadeusza Różewicza. Mało tego, nagrać swój występ i przesłać do nas. Myślę, że tutaj jestem chyba wyrazicielem i pana Grzegorza, i Dominika, że to była wielka przyjemność właśnie oglądać tych młodych, chociaż nie tylko młodych, bo kategoria dorosłych pokazuje, że dorośli też cały czas uwielbiają poezję i że to naprawdę była przyjemność oglądać te występy. Żałujemy tylko, że finalistów nie mogliśmy, tak jaki był plan, zaprosić do nas na scenę Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Ale mamy nagrodę specjalną, to jest nagroda Grzegorza Kwiecińskiego, który czwórkę laureatów w kategorii dorosłych zaprosi do współpracy i spektaklem Teatru Ognia i Papieru zakończymy tegoroczny Różewicz Open Festival. To będzie późnym wieczorem 10 października bieżącego roku. Już teraz zapraszamy. Jeszcze powrócimy do konkursu, bo dla mnie to też taka podróż w czasie, bo recytowały bardzo młode dzieci i recytowali też dorośli i w każdej chyba ta interpretacja była wartością dodaną, prawda? Inaczej zupełnie tę poezję odbierają, nie wiem, osoby kilkunastoletnie i te osoby, które już są bardzo dojrzałe. To chyba było też słychać w tych interpretacjach. No było słychać i to jest prawdopodobnie wielka zaleta, ale to jest także pewien mankament, ponieważ nie możemy nad Różewiczem się pochylać na zasadzie Różewicz wielkim poetą był. Mhm. Różewicz wielkim poetą jest. Jest współczesny. I należy go interpretować i patrzeć na niego poprzez naszą współczesność. I chciałoby się, żeby ta młodzież właśnie w ten sposób go interpretowała. Nawet interpretowała trochę wbrew Różewiczowi, czego myślę, on bardzo by chciał. Myślę, że to piękna puenta naszej rozmowy. I cóż, pozostaje nam zaprosić Państwa na festiwal, który w zasadzie to było takie preludium do tego, co dziać się będzie u nas jesienią. Tak, już teraz gorąco i serdecznie zapraszamy. Festiwal rusza 8 października. To jest piątek. Później 9 października świętujemy właśnie setną rocznicę urodzin mistrza Tadeusza Różewicza i zakończenie festiwalu w niedzielę 10 października wspomnianym występem Teatru Ognia i Papieru. Oczywiście o wszystkim będziemy na bieżąco informować na naszych stronach internetowych. Odsyłamy na stronę Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, na stronę Kultura ma głos i przede wszystkim na cały czas aktualną stronę różewiczopen.pl. Gorąco i serdecznie zapraszamy. My cały czas nad festiwalem pracujemy. Oczywiście przed nami do festiwalu jeszcze kilka wydarzeń, bo już w maju ogłosimy kolejną edycję konkursu literackiego imienia Janusza Różewicza. A w sierpniu zaprosimy Państwa na ogólnopolski plener fotograficzny imienia Stanisława Różewicza. Oczywiście wystawa poplenerowa będzie miała miejsce w trakcie wspomnianego już festiwalu. Ach, co to się będzie działo w Radomsku? Koniecznie trzeba tu być. Bo ja tylko dodam, że oczywiście mamy rok Tadeusza Różewicza, ale takim naszym duchowym testamentem tu w Radomsku jest zawsze przypominanie o tym, że braci Różewiczów było trzech. Czyli zawsze przypominamy też o Stanisławie i o Januszu. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Zapraszam do Radomska. A teraz posłuchajmy werdyktu jury Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza. Witam Państwa ze sceny widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Z okazji setnej rocznicy urodzin radomszczanina, honorowego obywatela naszego miasta, pana Tadeusza Różewicza, zorganizowaliśmy ogólnopolski konkurs recytatorski imienia właśnie mistrza pana Tadeusza. Dzisiaj, ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną, konkurs odbywa się online. W 7. rocznicę śmierci pana Tadeusza, czyli właśnie dzisiaj, 24 kwietnia 2021 roku, spotykamy się, aby ogłosić werdykt jury. Pozwólcie Państwo, że przedstawię jurorów. Przewodniczący Dominik Mironiuk, aktor, zdobywca wielu nagród, szczególnie najważniejsza ta ostatnia, czyli Nagroda Główna Festiwalu Szkół Teatralnych.
Grzegorz Kwieciński, kultowy Teatr Ognia i Papieru, znany na całym świecie. I ja, Krzysztof Zygma, dyrektor placówki, w której obecnie się znajdujemy. Nie trzymam już bardziej w napięciu wszystkich finalistów, a tak naprawdę dziękujemy wszystkim za nadesłane prace, za udział w naszym konkursie. A teraz przede wszystkim zwracamy się do finalistów. Posłuchajcie Państwo werdyktu jury. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Uwaga, tutaj następują wirtualne werble, a ja zaczynam czytać. Protokół z przesłuchania online finalistów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku w dniu 24 kwietnia 2021 roku. Komisja w składzie Dominik Mironiuk, Grzegorz Kwieciński oraz Krzysztof Zygma po obejrzeniu 23 nagrań finałowych z twórczością Tadeusza Różewicza postanowiła przyznać w kategorii szkół podstawowych klasy 7-8 wyróżnienia. Marlena Bania ze szkoły podstawowej w Sośnicowicach, przygotowana przez panią Agnieszkę Golec. Tutaj następują wirtualne brawa. Serdecznie gratulujemy. Oraz Piotr Zagaj z publicznej szkoły podstawowej numer 7 w Radomsku. I są to nagrody w wysokości 100 zł. Teraz przeskakujemy wyżej. Oczko wyżej, trzecie miejsce w wysokości 200 zł. Zofia Maligłówka z młodzieżowej grupy teatralnej Rekwizytornia Teatr z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez panią Anitę Pawlak-Zygmę. Serdecznie gratulujemy. Miejsce drugie. Faustyna Szymańska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Korlinie, przygotowane przez panią Edytę Stachowską i jest to nagroda w wysokości 350 zł. Oraz miejsce pierwsze, napięcie rośnie, Aleksandra Kamińska ze Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, przygotowana przez panią Katarzynę Jabłońską i jest to nagroda w wysokości 500 zł. Te wysokości nagród również powtarzają się w następnej kategorii, czyli w kategorii szkół ponadpodstawowych. Przejdziemy od najniższego stopnia, żeby napięcie rosło, czyli najpierw wyróżnienia. Dwie kobiety. Marlena Barańska z drugiego liceum ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez panią Marzannę Lempart. Oraz Kinga Mruklik z kina Za rogiem w Radomsku, przygotowana przez panią Anitę Pawlak-Zygmę. Miejsce trzecie. Nikola Bus ze sceny poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku i pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radomsku, przygotowana przez panią Małgorzatę Wesołowską. Miejsce drugie. Milena Sopka z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej w Łodzi, przygotowana przez panią Katarzynę Pawłowską RAF. Oraz miejsce pierwsze w kategorii szkół ponadpodstawowych. Wiktoria Kwarta z kina Za rogiem w Radomsku, przygotowana przez panią Anitę Pawlak-Zygmę. Serdecznie gratulujemy. Gratulujemy. Na tym kończy się kategoria szkół ponadpodstawowych i teraz mamy ostatnią kategorię, kategorię dorosłych, w której mieliśmy 9 recytatorów w finale. I tutaj 4 równorzędne pierwsze nagrody. Elżbieta Jóźwiak ze sceny poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana przez panią Małgorzatę Wesołowską. Janusz Kucharski ze sceny poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowany przez panią Małgorzatę Wesołowską. Karol Mazurek ze sceny poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowany przez panią Małgorzatę Wesołowską. Oraz Grażyna Śliwakowska ze sceny poezji z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, przygotowana również przez panią Małgorzatę Wesołowską. Wszystkie nagrody równorzędne w kategorii dorosłych są w wysokości 300 zł i serdecznie wszystkim gratulujemy, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze jest nagroda specjalna, o której za chwilę powie pan Grzegorz Kwieciński. Ja tylko jeszcze dokończę protokół, gdzie jury wyraża uznanie dla organizatorów ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego imienia Tadeusza Różewicza za inspirację tak dużej liczby młodzieży i dorosłych recytujących poezję i prozę Tadeusza Różewicza. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji zmagania się z pandemią koronawirusa. Jury wyraża nadzieję, że kolejne konkursy recytatorskie osiągną jeszcze szerszy wydźwięk ogólnopolski. Fundatorami nagród są Miasto Radomsko oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku, na czym protokół zakończono i następują tutaj podpisy komisji, a ja już oddaję pałeczkę i głos panu Grzegorzowi Kwiecińskiemu, żeby ogłosił, kto jest laureatem Nagrody Specjalnej. Nagroda Specjalna, czyli udział w spektaklu Teatru Ognia i Papieru, który odbędzie się na zakończenie
festiwalu Różewiczowskiego w październiku w spektaklu wystąpią 4 osoby nagrodzone w kategorii dorosłych. Kto to jest, to wspominał o tym przewodniczący jury. Spektakl będzie realizowany w konwencji spektaklu teatru plastycznego, teatru wizji, wspólnie z młodzieżą z tutejszego Domu Kultury. Odbędzie się 10 października bieżącego roku. Bardzo się cieszę, że będę miał okazję współpracować z wyróżnionymi recytatorami. Jest to dla nas, dla Teatru Ognia i Papieru, ogromny zaszczyt. Zapraszam wszystkich, zapraszam laureatów do współpracy. Jeszcze raz bardzo dziękuję jury. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom naszego konkursu. A wszystkich Państwa zapraszam na tegoroczną odsłonę Różewicz Open Festival 2021. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej i na profilach społecznościowych. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Radomsku. A na koniec dzisiejszego programu jeszcze raz zajrzyjmy do tego, co wydarzyło się podczas Różewicz Open Festival Online w 2020 roku. Mowa o widowisku słowno-muzycznym 3 razy Różewicz. Czas na mnie, czas na Gli. Do usłyszenia za tydzień w czwartek o godzinie 18. Całe życie. Tak, całe życie.